Dzień dobry wieczór. Z tej strony panowie Starki. I cóż, widzimy się znowu w grze Talented. No i tak, trochę tej gry nie było, jednak co muszę wam powiedzieć, nie ruszałem jej, więc nadal musimy jeszcze zrobić jedno podejście, zanim blokujemy następnego kogoś. I dzisiaj gramy Wizardem. To mieliśmy blokowane ostatnio? Czy może jednak miałem okazję jakoś zagrać? Szczerze nie pamiętam teraz, jak tak myślę. Ale tak czy inaczej, gramy właśnie Wizardem, Cyklon, Ability Power Up, trójka, czy teraz pytanie, czy mana? Czy może Ability Power Up? Niech będzie Ability Power Up. Bierzemy Grind Map, bo tutaj mamy szybsze levelowanie i jakieś ciekawsze ataki. Zaczynamy z Cyklonem, jak już było mówione. I tak, plan na dzisiaj, na ten epizod. Będzie prosty. Chcę zobaczyć, jak po prostu będzie wyglądać gierwka teraz, kiedy będziemy mieć teoretycznie inną opcję, całkowicie związaną z talentami, dostępną. Bo nie pamiętam, czy czardziejem graliśmy, mając jakiekolwiek opcje. Być może, że graliśmy pod tytułem, jakby ten talent specjalny pakiet od orbów. Jak mówię, nie pamiętam. Bardzo możliwe, że tak było. Bardzo możliwe też, że tak nie było. Ale no, nie ma co się tym przejmować. Nowy wróg niestety nie zwrócił uwagi, jaki to będzie. I teraz tak. Apeki i coś tam pokazują. Pierwszy pierścień. Jeden każdego common talenta, czyli wszystkich tych jakby aspektów szarych. Tak, o... Chciałbym pójść tutaj, ale to jest to martwy zaułek, więc na razie to i... Nie wiadomo, co to jest, czyli zadziałało to niestety z utrudnieniem trójki. I co my tu mamy? HP. No nie najlepiej. Z orb. Ale chciałem powiedzieć, że nie chcę znowu iść w orby. Będę się przemyśleć. Tak czy inaczej, będę szedł w cooldowny na pewno i więcej expa. A co dalej, to się zobaczy. No i tak, dla wszystkich, którzy jak zwykle mogą się zastanawiać, czemu muzyka jest cicho, bo nie widzieli poprzednich odcinków i moich wyjaśnień. W tej grze oraz w Brotaton walczę z problemami odnośnie tego, że dostaję za muzykę copyrighty. A jakby to powiedzieć, mój program, którym mogę edytować wideo jakieś bardziej, niestety ostatnio mi się zepsuł. Nie chcę współpracować. No i tak próbuję jakąś alternatywę dobrą znaleźć, ale kinoszko z tym. To jest jedna sprawa, druga. Trochę mi się nie chce szukać jakoś tak więcej niż do tej pory poświęcam. Tak, wiem, że to może głupio zabrzmieć, ale no. Ogólnie mówiąc, po prostu nie mam jak wyedytować innej muzyki. Pomijając to, że też bardzo nie szukałem innej muzyki. A mogłoby się przydać. Poszukać. No ale tak, siedzieć po prostu. Musi być cicho. Jak jest fajna, cicha. Tak jak tu i teraz, teoretycznie, to się czepiają. Może jest to Brotato. W Brotato to muszę wytrzeć całkowicie. Prawie, że. Bo z nieznanych mi powodów, nawet jak jest bardzo cicho, to i tak się przyczepią i potem... No, muszę się z tym męczyć, chociaż... Jeśli chodzi o Brotato, to właśnie przynajmniej YouTube ma już rozpoznaną tę muzykę, o którą chodzi i funkcja to taka... Niby to jest funkcja beta, ale... Póki co nie jest beta, jest świetna. Działa na Brotato, to właśnie jest to, że samo wycisza mi muzykę w momentach, w których ją wykrywa. Ale taki film jest już opublikowany, więc nie muszę się z tym męczyć. No. I w sumie nie wiem, czemu tak więcej gadam. Ale dobra, nieistotne. Tak czy inaczej, skupmy się na ważniejszych rzeczach, czyli teoretycznie dotarcie do pierścienia. A w praktyce na zdobycie jak najwięcej rzeczy, które mogą nam pomóc. I co my tu mamy? HP-ki. Mogłbym tego nie brać, ale dobra. Dojście pierścienia będzie tutaj, dobra. Istnieje szansa, że możliwe, że właśnie po tym podejściu, po tej fali, będziemy mieć już to skończone. Jeśli chodzi o zdobycie pierścienia. Tak, będzie fajnie. A póki co skupmy się na przetrwaniu. W sumie na czym jeszcze powinniśmy się skupić? Na odnalezieniu jakichś dodatkowych zaklęć.
gram magiem. Moje ataki teoretycznie, a w praktyce może być inaczej, nie powinny być za mocne. Choć mam tutaj teraz to nasze przelewelowanie i wzmocnienie ataków teoretycznie, więc się zobaczy. Ale tak, patrząc na nasze wcześniejsze doświadczenia, moje ataki nie będą wystarczające. Potrzebuję zaklęć. Sam cyklon, no przydatny, fajny, ale to nie jest wszystko, czego potrzebujemy. To nie jest wszystko, czego potrzebujemy. I 5 punktów talentu, więcej HP-ków, niedobrze. Tak. Świetna rzecz, ale no nie mam jak tego zdobyć. O. W sensie mogę to wziąć, ale... za dużo tu mi nie da. Wezmę pierścień, bo dostaliśmy bonusy do wszystkiego, co istnieje w ten sposób. Nadal mam niestety strasznie powolno tutaj. Regeneracja many i atak speedy też nie najlepsze. Ale spokojnie, jest jeszcze nadzieja, że jakoś sobie z tym poradzimy. Nawet jak nie, to mamy wystarczająco chyba dużo życia, by przytrzymać kilka uderzeń. Dobra. Dobra. Cykl leciał. Bo myślę, że powinny dłużej lecieć, chyba że to jak daleko lecą jest losowe, albo zależne od czegoś, czego nie wiem. Tak czy inaczej, na szczęście jeszcze jest to wszystko wystarczające, jak widzę. Więc tak, cieszmy się póki możemy. Z tego, że jest opcja nabijania combo bez problemów, a za tym idzie zgarniania wyższych expów. Bo dla tych, którzy jakimś cudem do tej pory tego nie zauważyli, to tak, za combo dostajemy tutaj dosłownie przeliczniki expa dodatkowe. Ale dobra, są to my. Lorges, to chyba były dynki. Nie jestem pewien. Dobra, tak czy inaczej weźmy te rzeczy, na jeśli jest to nie do końca opłacalne. Tak, expić musimy. Doświadczenie i expy to jest nasza jedna nadzieja na to, żeby ogarnąć jakkolwiek to wszystko. I tak, tutaj widzę, że będzie dużo regeneracji many. Tam może pójdziemy, chociaż teraz, czy tego chcę, czy nie, trzeba będzie w górę. Trzeba będzie, no ewentualnie. Tam jeszcze sprawdzić coś, ale wydaje mi się, że to jest martwa gałąź. Bo ze smutkiem muszę stwierdzić, że tak... na razie nie wygląda to za dobrze. Jak samo to... pan jak się nazywa teraz, ale ogólnie to powiedzmy trzeci poziom trudności. W moim odczuciu nie zmienia za dużo. Okej, są te tajemnicze talenty, które trochę irytują, bo już dwa razy się na niego nadziałem, że to są hapeki. Ale no... to mimo to nie jest aż takie utrudnienie, ale to, że nie potrafię znaleźć zaklęć... no już może być teoretycznie. Całe szczęście, no... mam dosyć dobre skrócenie cooldownów, jak na ten etap w moim odczuciu. Nawet jeśli mam tylko wiatran, odnawiam się na tyle krótko, że jestem w stanie się jeszcze nim podratować. Gorzej tylko, że zaraz many nie będziesz do niego. Dobra. Okej, 5 sekund dłuższe noce. Akceptowalne. To idzie gdzieś wyżej tutaj. Zaryzykuję. Nie są to może takie rzeczy, w których testował tak na co dzień, ale jest dobrze. Jest dobrze. Teraz pójdziemy już na pewno tu. I niech się dzieje, co się ma dziać. Po prostu jedna, czego bardzo chcę, to tak naprawdę, żebyśmy sobie dali radę, bo mi lepiej będzie nam iść tutaj teraz, tym większe... tym większa szansa na to, że przeżyjemy do końca. Bo w języku multiplayer, expa, czyli przelicznik, no, mnożnik, jakkolwiek zwał, oznacza mniej więcej tyle, co i to, że będziemy mieć więcej talentów. Więcej talentów oznacza, że może zdążymy znaleźć coś sensownego, co nam uratuje przysłowiowe dupsko przed porażką na falach późniejszych. Raczej mówiąc zaklęcia. Albo w ostateczności wykupimy orby, jeśli się nic innego nie trafi. Jak mówię, orby mieliśmy na ostatnim podejściu magiem, jeśli się nie mylę, więc ja. Tym razem wolałbym spróbować pobawić się w coś innego niż znowu koniecznie orby.
Hello. Jeśli się nie uda, co? Niech będzie. To w sumie poza robami też mieliśmy oczywiście zaklęcia, ale... Jakby ci powiedzieć, że mag bez zaklęć, bez przesady. To nie jest jakiś ten łucznik, który teoretycznie nie musi używać żadnych swoich umiejętności, bo jego autoataki są potężne, szybkie i mają wielki zasięg. Ma większe szanse na elity. I teraz pytanie najważniejsze. Gdzie idziemy? Tam? Czy jak obiecywałem tutaj? Nie, no pójdźmy już tutaj. W końcu mam coś sensownego. Co na elitki? A jednocześnie za pokonywanie elitek będziemy mieć więcej expów. Podobie mnie się. Nie jest to może to, czego bym chciał tak najbardziej, ale no, podobie mnie się, jak już to powtarzam. Bo tak, no. Jak mówiłem, tylko expy mogą nas tutaj zbawić w momencie, w którym gra chyba nawet nie oferowała nam do tej pory żadnego zaklęcia. Nie jestem pewien, ale jedyne co to było, to coś, co odnawia cooldowny, ale potrzebuję damage'ów, ataków, rzeczy, których mogę użyć jak normalnie. A nie tylko i wyłącznie czegoś, co mi szybciej będzie odnawiać wiatr. Wiatr na tyle szybko odzyskuje, że to nie jest problem. Co, że no. Dałoby się coś więcej. W moim odczuciu. Ale też może się okaże, że przeżyjemy na pojedynczym wietrze i będzie dobrze. Kto wie. Jeszcze zobaczę. Ale okej, z tego co widzę, noc już skończyła. Przyspieszmy to trochę. Żeby się skończyło, tak, skończyło się już tak całkowicie. Więc super. Więcej wrogów, jak najbardziej. Niech i tak będzie. Tak, zainwestuję tutaj, żeby zobaczyć trochę, co tutaj jest. I okej, łączę się z tamtym. Już tu nie idziemy. Tajemniczy talent znowu. Tym razem był opłacalny. Szybsze expy. No nie wygląda to dobrze. Naprawdę, nie wygląda to dobrze. Niby jest to 0,77 ataku. Znaczy czasu odnowienia ataku. Niby mamy 30% ponad skrócenia. Mana regeneruje się nie najgorzej. Ale nadal. Jestem zmuszony polegać na atakach. Jako mag. Jak powtarzam, nie żeby to było coś złego w samej podstawie jakby. Jest to złe w tym, że... No, jak widzicie. Zaczynają już wrogowie docierać do nas. Po prostu jeden jedyny wiatr nie nadąża z odnowieniem. Mana też szybko się będzie wyczerpywać. Jeszcze powtarzam któryś raz. Nieważne jak bardzo chciałbym sobie poradzić na zwykłym damage'u ataków bez żadnych specjalnych efektów i jednym zaklęciu, tak. Nie sądzę, by było to teoretycznie możliwe. Tak, dzięki za expy, gro. 7. Okej, coś tam pokazało jakiegoś epickiego talenta. Okej, nie jest to za dobre. Może inaczej. Teoretycznie dobre jest i to bardzo. Ale nie do końca tak, jak potrzebujemy. Znowu coś, co nie daje nam... opcji atakujących. Jej, daleko to poleciało. Było żadnego w pobliżu innego. Ale i tak uważam, że to była dobra inwestycja. W ten sposób przeskoczyliśmy do całkowicie innego sektoru. I widzę, że to fajna regeneracja many. Albo exp. Weźmy exp. Szkodzi. No i niestety są tu orby. Mówię niestety, bo chciałbym ich jak najbardziej unikać. Z drugiej strony jest też błyskawica. Snowa. No i też tutaj to Knowledge Power kolejne. Teoretycznie. Może to podejście jeszcze nie jest takie stracone.
Może naprawdę nie jest aż tak źle. Najważniejsze jest tylko to, żeby pamiętać, że jak są większe hordy wrogów, których jestem w stanie pokonać pojedynczym rzutem wiatru, powinien to robić. O no. Za ubicie wiatrem czy jakąkolwiek inną umiejętnością dostaję więcej expów. Ale niestety za często takie grupy się nie będą zdarzać. Też tutaj na przykład ładnie idzie, jak widzicie. Aktywowałem na dużo miejsc. Tak, wiatr na pewno ma tylko jedną zaletę, której nie mogę powiedzieć o kuli ognia. Jak jest kryzys, że ktoś blisko podejdzie, nawet jeśli nie ubije jego, to odsyłanie z powrotem ratuje dupsko. Naprawdę. I no cóż. Jakkolwiek ikonicznym zakręciem by była, nie była kula ognia, nie przebije to przydatności tutaj wiatru. Tak, to już jest koniec nocy, więc sukces. Dało się jakimś cudem. Mega Blobs. Okej, to akord kojarzę. To są po prostu slajmy, które się rozpadają na mniejsze slajmy. Tak, jeśli chcę sobie z tym poradzić, potrzebuję takich rzeczy. Jak regeneracja many. W kolejności dosłownie regeneracja many i czasu odnowienia. Okej. Cztery. Minimalnie to nie będzie wyrabiało. A okej, jak nie będę kastował wiatru zawsze, kiedy jest tylko dostępny, to w teorii powinno to jakoś dać radę. Pytanie, czy ta teoria jest prawidłowa. Nawet jeśli jest, to już jest problem, że za dużo tego się pojawia. No, za dużo tych wrogów już jest. Za szybko się spełnią. Nie wyrabiam. Naprawdę, no, próbuję jak mogę, ale widzicie, nie wyrabiam. I muszę szybko pójść po zaklęcia. Nawet jeśli manę ma przez to jeszcze bardziej ucierpieć, musimy zgarnąć zaklęcia. To jest jedyna nadzieja na to, żebyśmy sobie jakoś mieli poradzić. Cudownie kastuję, kiedy tylko mogę. Staram się obijać wszystkie linie, ale to po prostu nie działa. Po raz kolejny udowodniłem, że bez większej dawki zaklęć na magii nie zdziała prawie nic. Teraz tylko pytanie, Frosnowa czy raczej Błyskawica? Wiecie, Błyskawica wiem jak działa, Frosnowa też. Wiem, że Błyskawica jest potężna, ale orby ją blokują. Pewnie niektórzy mają takie, Jezu, co za idiota, czemu on nie pójdzie po prostu i tego nie weźmie. Nawet jeśli te orby to miały być. No ale cóż. Bierzemy Frosnowę. Na się mylę, bije wszędzie, więc... Jak będą na wszystkich liniach, to będę mógł zarzucić Frostnowe. Jakie będą piękne efekty tego. Okej, Frostnowa. Coś tam ubiliśmy. Dajma bardzo spowolniliśmy. Jest sukces. Jest sukces. Zabiera się długo, to prawda. To się by nie było. Widzę to. A nawet z takim długim odnowieniem to jest... To jest wielka pomoc. Popatrzcie, no, rzucam na coś takiego i nie wiem, dosłownie każdy wróg, ale wrogowie, którzy są na to podatni, po prostu prawie że są w miejscu. Oj. Mimo wszystko to nadal za mało. I jeśli mam być szczerym, to się nie dziwię, że to za mało. Bardziej, co mnie może dziwić, to to, jakim cudem ja to sobie jeszcze jakokolwiek jestem w stanie opanować. Otrzymując dużo obrażeń, bo otrzymując dużo obrażeń, ale nadal żyję, nadal jeszcze nie przepadłem. To jest, naprawdę, to jest dla mnie bardziej takie tajemnicze, niezrozumiałe, zadziwiające. Na noc, którą przetrwałem. Bez licznika expa dobrego. Dostałem kilkukrotnie atakiem. Ale przetrwałem.
jeszcze więcej wrogów. Każda fala będzie miała ich jeszcze więcej, proszę nie. Czy nie, naprawdę. Mamy? Podstawowe ataki mają szansę nakładać jakieś efekty. To zgarnąć, a tutaj? 5. Ale pierwsze co, to muszę co zdobyć. Jakieś basic ataki będą miały jakieś dodatkowe efekty. A, to może być naprawdę zbawienne. Pomijając to, że zbawienne jest też na pewno... Zbawienne na pewno też jest na fakt, że już mam coraz lepszą prędkość tych ataków. Coraz bardziej można na nich polegać na czymś... Jak właśnie na czymś, co będzie odciągać te hordy, chociaż przez chwilę. Dobra. Pomyślę sobie, jeśli to są losowe efekty, jeśli to będzie to na przykład ogłuszenie jak błyskawica, bo ona tam właśnie coś robiła, że przez chwilę wrogowie w ogóle się nie ruszają. Albo będzie to takie... jakieś podpalenie, jak kula ognia. Albo nawet to spowolnianie. Spowalnianie się prawidłowo chyba mówi. Ale nie wiem, ja tam nie umiem w mówienie prawidłowo. Czy gadanie prawidłowo, jak to tak zwał. Ste. Jakby to nie było, nie było... Ten talent legendarny, jeden z rzadszych, może naprawdę być tym, co nas jeszcze tutaj uratuje. Mając kwestię, że mogę pójść po tą błyskawicę i jakby poddać się z planem nie brania ani jednego orba. Ale nie, nadal jestem zdania, że jestem w stanie jakoś to opanować bez tych orbów. Ale spokojnie, jeśli jeszcze kiedyś będziemy grać wizardem, to na pewno do orbów jeszcze będę chciał powrócić niejednokrotnie. Orby są świetne. Sekund duszy nocy, kolejny dodatkowy wróg na każdej fali. Fajna muzyczka, muszę przyznać. Co dalej? W sposób ominiemy to, czego chciałem uniknąć. Dostaniemy się do... Jest dobrze. Tak, jest dobrze. Inaczej tego nazwać nie umiem. Aktywował się efekt, ale nawet nie wiem, czy nałożyłem, bo zginął wróg. Czemu ten efekt się aktywuje zawsze, kiedy wroga dobijam? Moje szczęście po prostu. O, widzicie? Szok. Szok się nałożył. Teoretycznie nie pomógł jakoś szczególnie w tamtym momencie, ale nałożył się. Pokazuje, że to, co tutaj możemy nakładać, jest teoretycznie czymś, co naprawdę będzie tutaj mogło zmieniać podejście. Jak ciągle mówię, teoretycznie. Bo to jest ważne. Nieważne, jak bardzo ja mogę coś rozplanować i twierdzić, że to będzie jakiś game changer. Prawda jest, jaka jest. A prawda jest taka, że właśnie umieramy. Ale tak, widziałem tego szoka, który możliwe, że nas uratował. Teraz tak. Nie mam, przebacz. No nie. Nie, byłem tak blisko. Tak blisko, a tak daleko. Science. Ucz się szybciej i naginaj zasady. Albo tutaj mamy każdą umiejętność. Nie wiem, wrócić tamto. Retry. Ja się nie poddam. Ja chcę zobaczyć naprawdę jakieś fajne rzeczy związane z atakami. Inne niż to, co mieliśmy do tej pory. Naprawdę chcę to zobaczyć, więc ja się tak łatwo nie poddam. I w sumie... Nie wiem, czy jest sens pozwolić to wszystko od początku, ale powiedzmy, że... To tak, że to zrobię. Gdybym pokazał tylko późniejsze
a za to bym musiał się tłumaczyć z tego, jak poszło, co zrobiłem, jak zrobiłem. A tak będziecie naocznymi świadkami wszystkiego. Bo to nie będę słyszał od niektórych swoich znajomych, że jestem cheater zły, niedobry. Oczywiście oni tak mówią pół serio, pół żartem, ale niektórzy naprawdę mi nie wierzą, że coś mi się udało tutaj na epizodach przejść, wygrać, jeśli tego nie widzieli. I dobra. Pierwsza sprawa. Expy są ważniejsze. Chciałem w Attack Speed inwestować, ale expy. Póki widzę regenerację many i expy, to chyba to będą najważniejsze rzeczy. No i oczywiście cooldown reduction. No ale Attack Speed też teoretycznie mogą dużo zdziałać. Jak widzieliście, no, byłem w stanie się odpierać wrogom przy życiu tego podstawowego piłu z różdżki przez... Powiem, że przez cały czas, ale przez długą chwilę, więc... Prędkość ataku będziemy musieli też pilnować. Jeśli nie znajdę szybko zaklęcia. A niestety, jak widać, ja i znajdowanie zaklęć się nie dogadujemy. Ewentualnie, no jak mówię, schować swoją pychę w kieszeń i wziąć orba. No znowu zrobię wtedy to samo podejście, które było ostatnio. Tak jak nie będzie orbów, to może będzie coś ciekawego nowego. I okej, 5 talentów. O, coś ci pokazuje. Fajne. Szkoda, że za chwilę tylko, ale fajne. I dobra. Teraz też od razu mówię, inwestujemy od razu w to. Może to nas wyrzucić gdzieś daleko. Na pewno te orby. Tak teoretycznie chciałem sprawdzić, bo... by nie dało orbów, to byłoby fajnie, ale... zawsze jest ryzyko. No dobrze, może powiem tak, jeśli mi da te orby, to nie będę narzekał. Bo one dużo ułatwią robotę i życie i przetrwanie. Ale sam z siebie, i to mówię wprost, nie chcę inwestować w orby. Dopóki nie będą mi całkowicie blokować jakieś ścieżki dalej, którą chcę podążać, nie będę ich brał. Bo jednak, no nie okłamujmy się. Jestem dziwny, jestem głupi. Zamiast grać sobie tak, żeby było łatwo, to ja wymyślam jakieś dziwne pomysły, strategie, jakieś, nie wiem, challenge honorowe. Czy inaczej? Tak, tak, tak. Nie dostałem tamtych orbów, więc sukces, ale no nadal dostałem orba. Definitywnie to trzeba będzie wziąć. Jak będziemy mieć Magic Missile, to dopiero będzie fajnie. Pamiętam, jak one działały. Jeśli zainwestujemy dużo w ten, jak to się nazywało, w moc umiejętności, to tyle będę ich wysyłał, że to będzie ratować tubsko w każdej sytuacji. Nie dlatego, że im więcej biją, tym więcej ich leci też. No. Co jest dosyć adekwatne, powiedzmy, do prawdziwych Magic Missile, jakby klasykach RPG. Bo oryginalnie mówiąc, Magic Missile, tego co się orientuję, mogę być w błędzie, ale u podstaw, że tak to określę, jest zaklęciem bardzo prostym w swoim zamyśle i przez to moje gadanie, że trochę zakoncentrowałem i nie ugryźli. Niestety, ale tak. Które, jak jest jakby upcastowane, dla tych, którzy nie siedzą w RPG-ach, oznacza to, że używacie jakby potężniejszego slota, czyli jakby... no po prostu potężniejszego... użycia potężniejszego zaklęcia na dzień, bo macie limitowane użycia, to bezpośrednio obrażeń z tego, co się orientuje, nie zwiększacie, a właśnie zwiększacie ilość wylatywanych pocisków, więc... tak. I okej, skoro to mamy, teraz pójdę w to miejsce. Nie wiem, nie, to się nie łączy. Okej, to jednak pójdziemy tak.
Okej, okay, będę musiał w ten sposób pamiętać i to na pewno bierzemy, bo to jest bardzo, 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 bardzo przydatne. Dobrze, magic missile. Świetnie. Taki wspaniały czar. No ale wracając poza tym, że właśnie tak, zwiększa też ilość pocisków zamiast obrażeń. Chociaż możliwe, że gdzieś jakieś też były kiedyś wersje, które zwiększają swoje obrażenia. Zaprzeczą. Ogólnie znalazłem też tego, że to jest jedno z nielicznych zaklęć, które zawsze trafia. Nie rzucacie żadnych, powiedzmy, kostką ataków, wróg nie rzuca żadnych kostką obron. Nie. Wybieracie ten czar i jeśli wróg nie rzuci counterspella, czyli kontrzaklęcia, dosłownie zaklęcia, które blokuje wasze zaklęcie, albo nie rzuci zaklęcia tarczy, to dosłownie zaklęcie, które po prostu wzmacnia wasz pancerz lub właśnie blokuje to, to dosłownie gratulacje, darmowe trafienia. Oczywiście ataki tym zaklęciem były znane z tego, że może i nie zdałem najwięcej obrażeń. Bo tak teoretycznie mówiąc, każdy pojedynczy zadawał jedną kostkę czwórkę. Coś, co część z was może nawet nie wiedzieć, jak wygląda, ale ogólnie to jest piramidka, dosłownie mówiąc. Tak, na której stronie jak wyląduje, tam jest numer. Na każdej stronie tej piramidki są trzy numery. Ten, który jest u góry, to jest prawidłowy, ale tak. Dzwonię rzut kostką czwórką plus jeden. I to, jak to wygląda w samym wykonaniu, to już zależy od tego, z kim gracie, czy kto wam prowadzi RPG. Albo to jest tak, że raz rzucacie i każdy pocisk takie same obrażenie zdaje. Ale oczywiście zanim wiecie, jakie obrażenie zda pojedynczy pocisk, to musicie wszystkie przydzielić na wrogów. Albo druga opcja jest taka, że po prostu na każdy pocisk rzucacie osobno. Chociaż częściej się spotykam z tym, że rzucacie jeden rzut i każdy pocisk bije tyle samo. I tak też bazowo też do tego przywykłem, że biją one. Na początku wystrzeliwuje się trzy pociski. Chociaż zależnie gdzie się gra, jak się gra, to są trochę inne warianty też dostępne. Okej, okay, mamy światło. Pięknie. Ej, ile orbów. Ale też tutaj przydałby się potem może wrócić. Mogłoby się przydać. Zanim tam, to... Gdy tak dużo, to gdzie by się przydało pójść? Powiedziawszy... Tutaj. Tak, pójdziemy. Powinno być dobrze. Jeszcze teraz nie wykorzystam Simple Interest, ale... To jest ważna rzecz. Od tego momentu już będę zawsze dwa punkty zostawił, żeby dostawać jeden gratisowy, tak jakby. I wybaczcie, jeśli słyszycie jakieś... O Jezu, dziwne dźwięki. Zdaniem totalnie. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że no... Brał mój kas swojej kawy. Już taka tradycja się ostatnio, jak siadłem do nagrań, mam taką możliwość, to... Powiedzmy, że jestem albo świeżo co obudzony i... Ciężko mi po prostu się rozbudzić tak do końca i tylko piję kawę. Albo jest też późna pora i próbuję tą kawą się zmotywować, żeby chociaż resztki tej energii jeszcze jakieś wskrzesić. Życie po prostu. Ale no, wracając. Częściej mi się to chyba zdarzało do tej pory na Nova Lands. Nova Islands. Zależy jak na to spojrzeć, bo... Ja nigdzie przy Nova Lands, gdzie indziej Nova Islands, ale... Mniejsza od. Wiecie, o co chodzi, dobra? Dłuższe noce i... O, czyli moc umiejętności. O, tutaj będzie fajnie coś potem się trochę poglądać. Te dwie rzeczy wziąć też. Ale na razie mamy dwa punkty, więc skip. Działa. Dobrze. Chyba, że coś zepsułem, nie będzie działać.
I teraz, kiedy już się nie rozpraszam kawą, ani innymi rzeczami, to... No po prostu... Możemy się skupić na tym, żeby nie dostać niepotrzebnych obrażeń. Ogólnie ten co do 10 wydaje mi się już takie proste i spokojne. Ma też sens, bo z tego co się orientuję dopiero po 10 jakby wskakujemy na czerwony znacznik. No, pierwsza połowa jest teoretycznie tą prostszą. Okej, z tego co widzę będziemy mieć na razie 4 punkty talentów. Ale może uda się dobić do 5. Oczywiście nie... Nie mówię, że to jest mało. Dobra, mam 5. Ale patrząc na to, że zawsze 2 muszą zostawać, to mamy tak naprawdę 3. Z inwestycją na przyszłość. Co nie zaprzeczam. Okej, mam 4. Ale nadal. Fajnie by było mieć dużo tego. Nawet bardzo dużo. Szybsi wrogowie, niestety. Idziemy tak, tak. Tak. Mamy? Chciałem iść tędy, ale... Aż się prosi o to, żeby tam pójść. D6. Może być ciekawy też. Chyba kostka. Do gier. Najczęściej stosowana. Nawet w czymś takim jak... Chińczyk, znany tak w Polsce przynajmniej, bo oryginalnie nie pamiętam, jak się nazywa, chyba Ludo? Nieważne. Nieistotne. Ale tak, najpopularniejsza kostka. Stosowana najczęściej i... Najczęściej znana wielu ludziom jako jedyna w sumie z takich normalnych kostek, po prostu jako kostka do gier. W rzeczywistości jest to właśnie D6, czyli kostka sześciościenna. W wartościach 1 do 6. Mamy też jako K6. No, ogólnie rozumiecie. Nie wiem, czemu takie głupoty zaczynam pleść, ale... Ale tak, no. Ale no, gadam sobie takie głupoty. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Chociaż no, jestem prawie pewien, że nie przeszkadza, bo przynajmniej mam o czym mówić i opowiadam jakieś rzeczy, a nie... Komentuję tylko, co się dzieje na ekranie, jak... Ekranie ciągle się dzieje to samo. Bądźmy ze sobą szczerzy. Mi lepiej tak gadać o pierdołach. Właśnie takie ciekawostki ze świata RPG-ów przynoszą coś teraz na gry komputerowe. Co podobne. Przez RPG-ów mam oczywiście na myśli RPG stołowe i polazłem tę stronę. Okej, okej. Dobra, warto wiedzieć. Mam tę całą eurekę. I teraz tak. Próbujemy z tym. Nie poszło. Chyba mi siostra do pokoju chciała wejść, ale stwierdziła, że jednak lepiej nie. Tak wywnioskował po podgłosie otwieranych drzwi, po tym, że nikt nie przyszedł. Dobra, nieistotne. Co jest istotniejsze, to to, że weźmiemy tutaj to. No i więcej nie mogę. I teraz tak, jak już tu mamy. Teraz trzeba podinwestować w regenerację many bardziej. Pierwsza sprawa. Druga w moc umiejętności przede wszystkim. Oraz w cooldowny. Dlatego przydałoby się też dokupić nowe rzeczy, ale jest dobrze. Dlatego, że mamy bardzo małe przeliczniki expa. To jest smutne. Gdybyśmy mieli większe, to może w tym momencie byłbym w stanie już sobie poradzić z wieloma innymi rzeczami. Chociaż pewnie to i tak by nic nie zmieniło. Patrząc na to, że tak. Nie jest jak jest. Ale to też teraz dopiero zauważyłem, brawo, ja po prostu za moim ślepotą. To podejście jest dużo bardziej skupione na talentach, które naprawdę mają sens. Dużo mniej zbędnego HP-ka, na przykład zbierałem po drodze. Czym tak, wiem, że teraz gadam zbędnego HP-ka, a potem takie, czemu nie mam więcej życia. Przydałoby się trochę przeżyć, a nie umierać od byle wroga. No ale rozumiecie chyba, o co chodzi. Zbieramy coś, co naprawdę zwiększy naszą skuteczność bojową, a nie tylko... Możliwości przetrwania, kiedy wrogów jest za dużo. Okej. Okay. Teraz nie jestem pewien, co to był za przeciwnik. Szybciej będą się pojawiać. Okej. Okay. Okej, okay. Albo raczej nie okej, okay, ale niech będzie. Poznam więcej expa, tak. Więcej expa. Więcej expa.
I co się tu pokazało? Okej, czyli nie jesteśmy teraz na tym... Pani nie wybrało nam teraz tego drużdżek. Tylko wybrało to, co nagina zasady. Szkoda, że to jest tak, że jak się robi retry, to losuje nową jakby tą umiejętność. Bez zgody naszej, ale niech będzie. Weźmiemy co? Wyczerpnie. Tu mamy tak dużo cooldownów, że to już się prosi. Kosztuje? Jeden. O! Okej! Okay. Fajnie. Bierzemy co? Bierzemy. Jest dobrze. Wygramy. Wierzę w to. No i nasz przeciwnik XP też wygląda już piękniej. Więcej pocisków magicznych wystrzeliwujemy. Odnowienie mają trochę krótsze. Ja jestem w stanie wam powiedzieć, że czuję, że ten przebieg jest mocniejszy niż poprzedni. Ok, Bastler z tym duchy. Zapamiętam to sobie. No i najważniejsza dla mnie rzecz, nawet te orby jakoś chamsko nie wpraszają ciągle. Okej, jednego i tak mamy, ale... Też jest akceptowalne, jak ten orb jest niewielkim dodatkiem, a nie głównym elementem. Mhm. Przy okazji jeszcze tak z rzeczy jak dziwne mówię o różnych sprawach swoich i tak dalej. No pochwalam się, że właśnie przyszedł do mnie mój koteł i ukradł mi łóżko. Znaczy mówiąc, położył się na środku. No nie wiem, to nie zwiastuje dobrze. Oznacza to, że w najbliższym czasie nie będę mógł pójść spać. Bo jak kot tam pójdzie, to prędzej mnie zamorduje, niż pozwoli mi się tam położyć z nim. I żeby nie było, zanim będą jakieś komentarze, bądź myśli, a czemu go nie podniesiesz, nie przeniesiesz. To jest kot miałderca bez serca. Tylko się go dotknie, to straci się rękę. Zna. Ja się, jak ona tego nie chce. To są momenty, w których kot jest w stanie zaakceptować to, że człowiek myśli o podniesieniu go. Ale no, rzadko kiedy. I tak, strasznie dużo tych orbów. Rzeczy. Więc może zobaczmy, czy tutaj nie mamy jakichś dobrych teraz gałęzi. Smutkiem stwierdzam, że nie. Więc skoro tak jest, to pójdźmy i zróbmy to, o czym mówiłem wcześniej. Idźmy po jak najwięcej tych takich rzeczy, które się przydadzą. Nawet HP-ki niech już będą. Tego już nie weźmiemy niestety. Ale tak, cooldowny podskoczyły 10%. Chyba. Tak czy inaczej jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Jak to ciągle powtarzam? Tak. Wróćmy do razu Magic Missiles. Co mi tam szkodzi? Niech sobie lecą. Regeneracja many i tak jest za niska na to, żeby... O, móc spamić ciągle. Ale mam takie cooldowny, że no, mogę rzucać się spokojnie, jeśli nie będę polegał na wiatrach za bardzo. Ja w sumie chciałem powiedzieć... Nie wiem, ja tu naprawdę zgubiłem swój własny wątek. Ale chyba chciałem powiedzieć, że lepiej polegać na nie przez to, że mam duży cooldown, niż na wietrze, bo ona i tak się za wolno regeneruje, żeby wiatr móc spokojnie rzucać. No co mi jest przy Magic Missiles, co kiedy one się odnowią, to już mamy manę na nie z powrotem. To nie oznacza, że nie będę rzucał wiatru. Bądźmy aż takimi, powiedzmy... Ty brak mi słów. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Oczywiście musieli mi pogryźć. W tym momencie cieszę się, że wziąłem trochę tych HP-ków jednak. Gdybym tego nie zrobił, to chyba w tym momencie byłbym dead. Albo byłbym dead, albo byłbym na pół serduszka, tak czy inaczej dead. Tak, zostaje mi pół serduszka przysłowiowe, to zawsze wtedy się bardziej stresuje i jest źle. Szybsi wrogowie, większa szansa to, że będą elitami. No nie dobrze. Więc tak, tutaj już nigdy nie przejdę orb, oczywiście. Więc trzeba by było tędy próbować. Albo tu, żeby jakoś odnaleźć gdzieś te błyskawice. Gdzieś tu są. Droga chciana niekoniecznie najlepszymi rzeczami. Dobrze bym na razie pójść tak i... W
To jest za dobre, żeby tego nie brać. No ale orb. Kurczę. I też orb blokuje błyskę. Wiecie co? Poddaję się. Po prostu się poddaję, naprawdę. Weźmiemy te orby po prostu, niech sobie już się cieszą. Niech się naprawdę cieszą, niech się kręcą, niech robią te damage, czy co one tam chcą robić. Okej. Okay. Nawet bardzo okej. Okay. Jak zdobędziemy jeszcze błyskawice do tego kompletu, to już będę czuł, że jesteśmy na bezpiecznym terenie. Nie powiem, że jest dobrze, bo najlepiej by było, gdybym miał 4 umiejętności i wszystkie z tych przydatnych. Co o tym mówię, co o tym idzie, raczej nie frostnowe, bo ona fajnie działa, ale wolę coś, co unicestwia wrogów szybko, niż coś, co ich po prostu głównie spowalnia. Z drugiej strony frostnowa jest AOE, takim globalnym na wszystkie linie, na wszystko, co istnieje, więc no. Też nie powinienem na nią narzekać. Puścimy wiatra na pustą linię. I cholera, nie mam pojęcia. Ale dobra. Jak będzie... Many nie miałem. Chyba nie mam many, rzucimy Magic Missiles, one może... Zadziałają lepiej niż rzucenie wiatru. Żeby nie było, w mojej mentalności Magic Missiles jednak mają lepsze value od wiatru. Kosztując w sumie tyle samo. Większa szansa na elity, okej. Okay. Ale co gorsza, niestety również większa prędkość ruchu. Jak się takie rzeczy dzieją, to nawet nie będę czekał. Bierzemy to. I tak. Tu. Teraz tu trzeba pójść. W ten sposób to musi zostawać 4, ale dostajemy 2 gratisowe. Ja, dobra inwestycja moim zdaniem. I 4 orby. Miało być, weźmy tego jednego, bo jak już musimy, więc nie bierzemy, a już są 4. No ale niech sobie będą. Nie będę ukrywał, ratują dupsko bardzo. No cóż, chyba muszę być naprawdę już po prostu szczery ze sobą. Nie odmawiać sobie orbów, albo jakichś innych technik, które mogą mi wygrać przebieg. Pewnie gdybym na tamtym przebiegu zdecydował się jednak odpuścić swoje narzekanie i wziąć te orby, to też byśmy już wygrali. Ja czy mówiąc, już ten odcinek by się skończył, bo nie? Że mam 48 minut i jeszcze będzie trwał, co oznacza, że prawdopodobnie będzie ponad godzinę. Aj, po prostu wiem, jak ludzie uwielbiają ponad godzinne odcinki. Chociaż jeśli mam być totalnie szczery, to nawet nie wiem, czy ktokolwiek to obejrzy. Ale no, to jest takie moje typowe narzekanie, że nie wiem, czy ktokolwiek to obejrzy, bo YouTube mi dziwnie z tym wyświetleniem pokazuje. Co najlepsze, często pokazuje, że dajmy to ktoś obejrzy, że wszyscy oglądają tylko pierwsze 15 sekund. Po prostu nie wiem, jaka jest prawda. Ale nawet jeśli nikt tego nie ogląda, to nadal, jak to powtarzam jednokrotnie, robię to trochę, żeby sam siebie motywować do ogrywania tych gier. I tak dalej. Co tu mamy? O! Wiecie co? Spróbujmy do tego podejść w ten sposób. A, wybaczcie zdjęcie, ale tak, raz mówię, co mówiłem. Przygotujmy się na zdobycie 5 rare talentów. Po tym, jak kupimy to. Podwojenie mocy umiejętności, kurczę, będziemy miaudercy bez serca po prostu, niczym mój kot. Więc tak, mamy do rozdania jeszcze 4 punkty, raz, 2, 3. 4. Okej. I teraz jak to wygląda? We wszystkim. Tutaj będziemy podzielimy raz, 2, 3, 4, 5. Mamy, to będą, są 2 talenty, tak, 2, tutaj będzie 3,
trzeci, czwarty. Ja wiem, że to muszę iść jeszcze tak, tutaj. To ten się nie liczy. Dobra, tak czy inaczej, wiem, że muszę trochę się naszykować, ale spróbujmy. Może coś z tego wyjdzie. Jak nie, to orby nas może uratują. Proszę zobaczyć, jak już pięknie często szczylą z różdżki. Właśnie, kolejna rzecz też. Nie jest to może odwołań do klasyki RPG-ów, ale jeśli chodzi ogólnie o różdżki, muszę wam przyznać, że rzadko kiedy widzę, żeby po prostu różdżka nie była przedstawiana jako coś, co jest potrzebne do czarowania, albo coś, co po prostu pozwoli wam leczyć jakieś konkretne zaklęcie, a bardziej jako broń. Oczywiście można powiedzieć, że Harry Potter częściowo to miał tak, że to była broń, a z drugiej strony bez różdżki tam mało kto umiał czarować. Jest jedna rzecz. Nie powiem, że nikt, ale no mało kto. Więc świat Henryka Garncarza to jedno, ale tak naprawdę, jeśli mogę być pewien, znam może trzy. Dobra, trzy to byłoby złe określenie. Chyba, że liczyć jedną. Dobra, może inaczej. Znam trzy serie gier. Tak na pewno. Na pewniku, w której wiem, że różdżka jest czymś więcej niż tylko. A możesz rzucić teraz to zaklęcie, używając różdżki. Tylko prawdziwą bronią. Jest to Divinity Original Sin. Jedynka i dwójka, dlatego mówiłem, że jeśli liczyć serię, to trzy, jeśli nie, to cztery. Path of Exile. Tak, to MMO, które teoretycznie konkuruje z Diablo pod wieloma względami. Ale no. Coś takiego tam było w sumie. Tak teraz na szybko nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co było jeszcze tym ostatnim. Mam to na końcówce języka dosłownie. A, Pillars of Eternity, tak, i tutaj też jedynka i dwójka. To naprawdę jedyne, bądź jedna z naprawdę nielicznych serii, które jestem w stanie powiedzieć, że pokazały różdżkę jako broń bardziej, którą można użyć sobie dobrze rzeczy, aniżeli jako musisz to umieć, żeby czarować. Okej. Okay. Wezmę orby, ale mam już jedno gotowe. Więc tak, tu mamy orba. Więc tak. Orby. To będzie drugie. To jest trzecie. Tu czwarte teoretycznie będziemy mogli mieć. Dobra. Jest strasznie daleko, nie, to nie jestem w stanie tego. I tego, smutne. Ale dobra, idźmy po prostu na kolejną noc, bo już nam czas powoli kończy antenowy. Nadal, chciałbym to jednak przejść mniej niż 2 godziny. Tak, krety. Ja to nazywam kretami. To jest chyba drugi raz, może max trzeci, kiedy je widzę. Są dosyć wredne przez to, że mogą te swoje linie zmieniać, teoretycznie. Jeśli się nie mylę. Mhm, tak jak mówiłem. Ale nie ma z nimi tragedii, bo nie są jakoś szczególnie mocne. Poza tym, że zmieniałem te linie. Okej. Okay. Machine gun z tych magicznych pocisków, fajna sprawa. Ale trochę nadal jeszcze brakuje do bycia prawdziwie zadowolonym z tego wyniku. Dosłownie, jak dla mnie za mało pocisków wypluwamy. Może być już takie dla niektórych dziwne. Ale tak, ja pragnę więcej. Dobrze. Bardzo dobrze nawet bym powiedział. A tak, chociaż nas coś już ugryzło, to nadal jesteśmy w stanie tutaj przetrwać, przeżyć i wytrzymać. Na pewno jest to zasługa orbów. Magic Missiles, głównie. Dobra, 10 talentów. Jestem w stanie w ogóle to osiągnąć. Powiem się, że nie. Okej, okay, odpuśćmy sobie tamto. Myślę, że orby.
Nie będę już ufał tym czapkom. Ale jak już tak przy tym jesteśmy i ciężko było cokolwiek tutaj osiągnąć, to... Idźmy po co trzeba i... Tak, nie będę już oszczędności brał teraz. Okej, to też fajne. Po prostu weźmy co się da. Idźmy na to, że przeżyjemy. Jak to już jest noc 17, to na 3 ostatnie nocy nie ma co jakichś takich dziwnych rzeczy robić. No i okazuje się, że znowu orby powróciły. Jako jeden z głównych elementów. Tak, wiem, że to teraz nie tak, że... powróciły, bo musiały. Sam się zdecydowałem na to, ale... jak mówię, wolę już... z orbami to przejść, niż bez orbów przegrać. W szczególności, że jeśli się nie mylę, potem jak to wygramy, jakaś nowa postać się odblokowuje, więc... fajnie by było w końcu zagrać kimś nowym. No, nie wiem, co jeszcze co o tym powiedzieć. Poza tym, że... smutkiem stwierdzam, że nasze kolejne podejście wyszło bardzo podobne. Ale... tak, nie ma co się smucić, nie ma co płakać, nie ma co narzekać. No wiem, może i... z czasem... stworzymy jakiś jeszcze lepszy build pod maga. No, ale pamiętajcie, że jest... 25, czy nawet więcej poziomów trudności, które trzeba przejść. Jest jakieś drzewko do rozwoju, które daje dodatkowe bonusy na start. Milion innych rzeczy, ja to wszystko chcę podblokować na każdej postaci, więc no... może kiedyś naprawdę uda mi się stworzyć dobry build, który nie używa orbów. A może orby to będzie moja częściowa klątwa, można tak powiedzieć, która będzie zawsze powracała i... nie uda mi się nigdy wygrać bez nich jako mag. Wszystkie te opcje są możliwe. Ale dobra... jeśli już przy tym jesteśmy, weźmy sobie Frostnowe, bo czemu by nie? Przecież tym samym jeszcze bardziej naszą moc umiejętności. Jak mówię, już nie przejmuję się inwestycjami. O, a czy za to, że mamy ponad 500% moc umiejętności. Dawniej wiedziałem, że za coś takiego jest tutaj achievementik, ale okej. Okay. I lecimy. Jest mi w tle szczeka. Na szczęście słyszę, że ktoś inny się tym zajął, więc... z tego powodu cienia nie trzeba będzie robić. I tak. Niestety słychać to u mnie w mikrofonie z tego co widzę. Więc wybaczcie za to, ale naprawdę nad psem nie mam kontroli. A chciałbym, jak mówię, jak najszybciej się tym zająć, bo... po prostu... najprościej... no... brakuje mi energii na to, żeby długo jeszcze przy tym siedzieć. Więc nie mogę naprawdę iść do psa. Okej. Okej. Dobra, noc już ponad połowa za nami. Proszę, gro. Ci gro za to, że dałaś mi szansę na przetrwanie. Ciekawe, czy dałoby się w ogóle stworzyć taki build, który by w ogóle spowodował, że nigdy nie przejdą przez linię orbów. Też mógłby być ciekawe, po prostu spróbować naprawdę zrobić tak potężne orby i tak rozległe. W sumie to jest takie, nope, nie atakujemy, nie rzucamy zaklęć, orby wszystko za nas zrobią. I tam, dynka. Dziękuję. Jeszcze więcej wrogów, dodatkowy... w co się da. A proszę, jaki farcik. To jest ostatnia noc. Nasze ataki są coraz szybsze. Fajna sprawa. Ale no. Z tego, że to jest fajna sprawa, że mam szybsze ataki, jak ja nie chciałem teraz mieć ataków szybkich, ale podstawowych, milion orbów i do tego zaklęcia. Chciałem zaklęcia jakieś fajne, no i ataki, które mają więcej niż tylko dobrą szybkość. Ale no, jak to mówi
bardzo ważne polskie przysłowie, jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się nie ma. A przynajmniej tak mnie nauczyło. Powiem, że niektórzy znają inną wersję. No. Ja to będę dużo na to marudził. Muszę przyznać, że po prostu... Jeśli chodzi o mnie, to... Chyba nie mogę za bardzo się skupiać na tym, żeby wymyślać jakieś pomysły, strategie i tym podobne. Mogę powiedzieć, że to... Jak mam jakiś pomysł na siebie i odgórnie po prostu ustalam, co chcę zrobić. Nie na zasadzie, a jak wyjdzie, to to... Po prostu, co mi podejdzie, to będziemy robić. Tylko mam jakiś pomysł na przykład, dobra, chcę zrobić taki, taki i taki build. Się kończy źle. I mogę to powiedzieć na przykładzie nie tylko gier komputerowych, ale też również i zwykłych planszówek. I tak to, co będę tutaj opowiadał, jest dla niektórych może oznaką mojej słabości, czy pewnie jestem wystarczająco męsko-męski po tej planszówce. Ale uwierzcie mi, pod taką cukierkowatą nazwą, taką dosyć dziewczyńską nazwą, naprawdę kryje się świetna gra. A więc tak, nie przedłużając, często ze znajomymi, jak się spotykamy, to gramy w taką grę, co się nazywa na polski odjechane jednorożce, oryginalnie Unstable Unicorns, czyli niestabilne jednorożce. I mówiąc najprościej, jest to gra, w której naszym celem jest zdobyć 7 kart jednorożców naraz, wystawić ich po prostu na swój obszar, zanim zrobią to wrogowie. Okej, okay, a czy będzie za 25 magic missile'ów? Naraz, fajna sprawa. I tak, gra jest naprawdę brutalna, jeśli chodzi o to, ile tam można zdrady robić na swoich znajomych, jak duży sposób negatywnej interakcji w tym i tak dalej. No. I powiedzmy, że ja mam tendencję do tego, że zawsze mam jakiś pomysł na to, jak chcę wygrać czy coś. Może być głupie, bo ktoś powie, gościu, ty powinieneś po prostu cieszyć się z każdej karty jednorożca, którą masz, wystawię je szybko i wygrywaj, a nie jakieś dziwne strategie wymyślasz. No. Na każdym podejściu mam inny pomysł, jak chciałbym wygrać. To, a chciałbym wygrać sam, w jakiś sposób samymi bobosami, a tu, o, chciałbym wygrać, nie wiem, samymi tęczowymi kartami, a o, a tu i wszystkimi smokroszcami, albo zwykłymi, najpospolitszymi. I cóż, zawsze kiedy mam jakiś taki pomysł na to, co chcę zrobić, jak chcę zrobić, jestem może nie tylko bliski tego, żeby mi się udało, ale moja strategia jakoś się układa, mniej lub bardziej, ale zawsze przez to, że nie chcę po prostu zakończyć rozgrywki, rozrzucając coś spoza tej mojej strategii, co potem jest takie... Aha, ktoś wygrał. Ktoś mi prześcignął. No nie. Innym przykładem jest jakby, najprościej mówiąc, Robinson Crusoe, który też jest w formie gry planszowej. Możliwe, że tutaj więcej osób będzie kojarzyć, bo jest to dosyć znana planszówka na rynku polskim. Z tego, co mi się orientuje. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to już nawet klasyka. Nie mogę robić strategii tam też. Bo jeśli robię jakąś strategię, nieważne jaką postać tam wybiorę czy wylosuję, ale jeśli robię strategię na zasadzie, co planuję zrobić, jakieś tak dalej, zawsze pojawią się jakieś karty, które mi to zniweczą i tak dalej. A jak mam takie... A zrobię co... po prostu pójdę z pływem, to takie... Gratuluję. Udało ci się wygrać grę. Dosłownie takie. Jak to mam, więc... Ja. Nie mogę dziwnych strategii robić, ale okej. Okay. Power Hungry. Ostatnia rzecz. Kolejne poziomy. Coś może odblokowaliśmy. I... Warrior Class. Okej. Okay. Warriora nie będę sprawdzał teraz. Tylko jedyne co, to chcę sprawdzić... Jeśli chodzi o maga pewną rzecz. Czy coś tu się pokazało? Nie, jest to na 8. No ale proszę, mamy już teraz 2 sloty na talenty, jak wiadomo. A? Wyzwalanie 5. Tracimy życie po każdej nocy. No dobra, chyba tutaj się zaczynają już prawdziwe trudności, prawdziwe wyzwania, więc... To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I cóż, już niebawem przechodzimy na... Warriora. I cóż, tutaj widzę, że będziemy mieli Rage'a. Ale no, jak mówię, to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.